Państwa jeszcze raz, te osoby też, co doszły teraz do nas, także witam serdecznie wszystkich. Oczywiście wykłady nagrywam, one będą udostępniane po kolei. Ja sobie tylko muszę ułożyć jakąś sensowną całość, bo będziemy omawiać tematy stricte związane z ziołolecznictwem, ale lecimy, jeżeli chodzi o zioła, raczej po właśnie kwestii alfabetycznej. Wczoraj troszkę mieliśmy z A i z B ziół. Dzisiaj sobie też, że tak powiem, temat rozszerzymy o przynajmniej 4 zioła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nawet piąte zioło sobie już poruszymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Chciałbym też zaznaczyć tak stricte technicznie, że w zasadzie będę odcinał się już od takich wykładów, tak zwanych live wykładów, bo wszystko, co będę mówił, znaczy już mam większość tak naprawdę zrobionych zapisków, jeżeli chodzi o ziołolecznictwo, jest około 55 ziół, które postaram się zamieścić w 10 do 12 odcinkach o ziołolecznictwie, które zawrę w format MP3 i wrzucę właśnie w zapiski z wykładów powyżej, tą zakładkę, i tam będzie można sobie odsłuchać. Raczej to będą wykłady, panele nie dłuższe niż godzina, także myślę, że tak w miarę ok będzie to czasowo wyglądało, ale tak jak mówię, technicznie to będzie tak naprawdę taki ostatni panel live, gdzie ja mówię do Państwa na żywo, też ze względów takich stricte technicznych, bo mam też problem bardzo duży z mikrofonem. Gdzieś czasem w ogóle mnie nie słychać. Czekam też na nowy sprzęt, a nie chcę, że tak powiem, opóźnić poznania przez Państwa na przykład jakichkolwiek ziół, bo wiele ziół też jest nieznanych z tych, co tutaj będę wymieniał. No, na razie wymieniamy takie bardzo pospolite zioła. Ja wiem, no na przykład wczoraj mieliśmy bez przecież omawiany, tak? Babkę właśnie mieliśmy też omawianą, czy anysz. To są takie pospolite zioła, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest o wiele, wiele więcej ziół, które my możemy przypiąć gdzieś właśnie do swojej apteczki, możemy zasilić właśnie swoją domową apteczkę takimi ziołami. O jakich ziołach dzisiaj będziemy mówić? No, zaczniemy od takiego zioła, rośliny, nawet wypadało bardziej powiedzieć, jako byliny takiej zwyczajnej, bo jest to naprawdę bardzo pospolita roślinka. Oczywiście chodzi mi o cebulę zwyczajną, tak zwany czosnek cebula. Mówimy też na nią dymka z kuli baba. Czym się charakteryzuje cebula? No, warstwami, tak? No, o tym wszyscy wiemy, dziecko o tym wie, że charakteryzuje się warstwami. Oczywiście działanie silno odkażające. Jest ona znana i była hodowana już w starożytnym Egipcie i Babilonii, i nawet w wielu przekazach chaldejskich, sumeryjskich też jest zapis, że była ona stosowana już wtedy, a przypominam, to są datowania na 6-8 tysięcy lat przed naszą erą. Także cebula znana, cebula na pewno jest ciekawą rośliną, jeżeli chodzi ogólnie jej zastosowanie, ponieważ nie tylko mówimy tutaj o samej cebuli jako o tym warzywie, które my używamy już w kuchni gdzieś, ale przecież z jego łodygi też jak najbardziej możemy robić różne ciekawe rzeczy. Jeżeli chodzi o to, na jakie choroby ona działa: astma, uporczywe kaszle typowo mokre, oczywiście suche też, ale gdzieś idzie ta flegma, się nam zbiera typowo już właśnie w odcinkach płucnych, gdzieś nawet poniżej już, no na pewno bardzo, bardzo dobrze będzie działała. Pomaga też przy takich zwyczajnych takich gdzieś chorobach, które gdzieś tam nas dotykają, zwłaszcza teraz w okresie wiosennym. Angina, grypa, może już takie mocniejsze zapalenie oskrzeli, myślę, że też na pewno pomoże. Przy wydzielaniu moczu, jeżeli mało wydzielamy moczu, mamy problem z wydzielaniem moczu, tak zwany skąpomocz, bardzo, bardzo pomaga. W zaburzeniach trawiennych również.
I przy takim zwykłym przeziębieniu, przy takim przeziębieniu, gdzieś czujemy się bardzo, bardzo nieswojo, że tak powiem, myślę, że cebula będzie miała zastosowanie iście idealne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o astmę, to jest temat bardzo dobrze mi znany, bo ja na astmę choruję od dziecka. Jeżeli chodzi o astmę, 100 gramów utartej cebuli, to jest bardzo ważne, żeby ją trzeć, nie kroić. Chcemy wszystkie te składniki odżywcze z niej wydobyć. I 100 gramów miodu. Oczywiście no, o miodzie tak samo poświęcę o miodzie dużo czasu, poświęcę osobny panel mówiąc o tym, jaki to ma być miód. Łączymy to, 100 gramów właśnie tej utartej cebuli, 100 gramów miodu i doprowadzamy do wrzenia. Wyciskamy przez szmatkę płócienną i taki oto powstały syrop, tudzież taką esencję, właśnie stosujemy przy chorobach astmatycznych, szeroko pojętych, bo choroby astmatyczne to jednak jest, że tak powiem, ta jednostka chorobowa bardzo, bardzo rozległa. Dzieciom podajemy też po łyżeczce do herbaty, możemy oczywiście, z zaznaczeniem, że możemy nawet dodać troszkę więcej tego miodu, by właśnie nie odrzucał ich ten smak, chociaż smak jest raczej w porządku. My przy takich chorobach, przy jakimś uporczywym kaszlu, przy chorobach płucnych, przy astmie stosujemy po łyżce stołowej, nawet dwóch łyżkach stołowych co 2-3 godziny do momentu, aż właśnie te problemy płucne, przy astmie no to się różnego rodzaju rzeczami objawia, ale przy problemach ogólnie płucnych dopóki te problemy nie ustąpią. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kaszel suchy, jeżeli chodzi o takie stricte przeziębienie, anginę, grypę i problemy z trawieniem, bo to też czasem się łączy przy na przykład grypie jelitowej, to polecam połączyć pół szklanki miodu, to też będzie około 100-150, drodzy Państwo, gramów, i pół szklanki soku z cebuli wyciśniętego z miazgi utartej na tarce. Chcemy zetrzeć właśnie cebulę i chcemy z tej miazgi wycisnąć sok, tą esencję właśnie z cebuli i połączyć z miodem. No i takie coś pijemy właśnie przy tych zaburzeniach. Pijemy około 3-4 razy dziennie, też po łyżce stołowej, dwóch łyżkach stołowych, żeby pobudzić jednak wydzielanie tych śluzów i różnych innych tematów związanych stricte z chemią w naszym organizmie, żebyśmy mogli wydalić wszystkie złe toksyny z organizmu. Do czego jeszcze tak naprawdę możemy stosować cebulę? Cebulę oczywiście stosujemy jako dodatek do, jako przyprawa, dodatek do kuchni. To jest oczywiście tutaj niepodważalne i myślę, że w każdym domu się gdzieś ją używa. Ale też jest pomocna, to też jest bardzo mało znane, pomocna w głuchocie i szumach w uchu. To jest bardzo ciekawe, bo jak wydrążymy mały otwór w całej cebuli, polecam robić to z tej górnej części, gdzie jest mniejszy ten otwór, gdzie jest, przepraszam, mniejsze rozdarcie cebulowe u góry, wsypiemy tam utarty kminek, taki miałki utarty kminek, tak z pół łyżeczki, zatkamy, cebulę pieczemy, a następnie sok z niej wyciskamy. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważne. Kminek z cebulą, właśnie pieczemy cebulę z tym kminkiem i wyciskamy z niej sok. Wpuszczamy do ucha po kilka kropli, to jest bardzo ważne, żeby nie przesadzić. 3 razy dziennie aż do skutku, aż te szumy, te szmery gdzieś niejednokrotnie, one zanikną. Także serdecznie polecam na pewno stosowanie właśnie tego specyfiku. Można też dodać do tego napar z rumianku, co 2-3 dni przepukiwać właśnie też ucho, jeżeli chodzi o rumianek, ale potem też trzeba znowu wypuścić ten sok z cebuli, bo on fajnie nam wszystko ściągnie, drodzy Państwo. Na przykład w razie ukąszenia przez jakiegoś owada złośliwego, komara, nawet pszczołę, a nawet szerszenia, przekroić cebulę i miejsce bolące dobrze natrzeć, dobrze przytrzymać cebulą. To na pewno będzie pomocne. Przy odmrożeniach pomaga bardzo
przykładanie obranej ze skórki cebuli i na tarce utartej, rozsmarowanej na płatek, drodzy Państwo. Także naprawdę wiele zastosowań, oczywiście zastosowania ściągające, bakteriostatyczne, zachowanie właśnie tych dobrych w wersji bakterii w naszym organizmie, bo to też nie jest tak, że cebula nam wszystko będzie niszczyć. Tak gdzieś tam ludzie myślą, że tak samo z czosnkiem jest. Nie do końca tak jest. Także pierwsze zioło, pierwsza bylina, pierwsza roślina to jest na pewno cebula. Według mnie podstawa każdego domostwa, każdej osoby, która gdzieś tam na pewno chce się zdrowo prowadzić. Polecam teraz puścić sobie już właśnie powoli, jeżeli chodzi o uprawę właśnie cebuli, gdzieś korzenie, żeby ona już puszczała gdzieś, żeby te łodygi powoli wychodziły. Serdecznie polecam, bo teraz będzie okres kwietnia, gdzie ona będzie bardzo fajnie właśnie działać. Ja już też tutaj mam na parapecie dokładnie 11 takich małych cebuleczek. Drodzy Państwo, to jest właśnie pierwsza roślina, czyli cebula. Drodzy Państwo, teraz dość kontrowersyjna roślina, druga w naszej dzisiejszej liście. Oczywiście mówię o chmielu. Mówię o chmielu i od razu mówię, o co mi chodzi. Chmiel ma tak naprawdę dużo zastosowań. Nie tylko robimy z niego alkohol, ale on ma dużo zastosowań i on był też stosowany od wielu stuleci, drodzy Państwo. Oczywiście chmiel jest i to trzeba podkreślić, rośliną okropnie trującą. Przedawkowanie lupiliny, bo to się tak nazywa składnik właśnie chmielu, jest bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego preparaty z chmielu należy przyjmować oczywiście też ze świadomością tego i z poleceniem lekarza, ale według mnie, ja stosuję właśnie chmiel, według mnie możemy przy już zgłębieniu tematu gdzieś, na przykład jeżeli uczymy się ziołolecznictwa przynajmniej 2, 3, 4 lata, stosować różnego rodzaju napary właśnie z chmielu. Chmiel kwitnie nam od czerwca do sierpnia, także mamy przynajmniej 3 miesiące właśnie na zbiory. Dzięki lupilinie, takim lepkim proszku, on ma taki bardzo silny, aromatyczny zapach, szyszki właśnie chmielu oznaczają się z takim żywicznym aromatem. Po tym to też poznamy. Natomiast z upraw, pozyskujemy chmiel już całkowicie dojrzały, którą ta barwa tego chmielu zmienia już ten kolor na żółto-zielonkawy. Natomiast właśnie na co my to stosujemy tak naprawdę chmiel? Do czego on nam może pomóc i czy on ma w ogóle jakiekolwiek właściwości, drodzy Państwo, lecznicze? Otóż tak, bezsenność, nerwica, problemy o podłożu depresyjnym, drodzy Państwo. Brak apetytu, często u dzieci, ale też i u dorosłych, u osób, które gdzieś przebywały na przykład bardzo długi okres na różnego rodzaju dietach i gdzieś jednak to trawienie i ogólnie stan organizmu jest na bardzo niskim poziomie. Także ogólnie na problemy stricte raczej psychiczne. Bezsenność jest ogólnie też raczej związana, jak już tu wcześniej mówiłem, z problemami nerwowymi, chociaż też może być związana z tym, że mamy troszkę zbyt mocno rozregulowany system trawienia, tak? Czyli jemy zbyt późno, ale przyjmuje się, że bezsenność raczej podłoże stricte nerwowe. Ale drodzy Państwo, żółtaczka. Jak wiemy, to jest bardzo ciężka choroba, rujnuje niejednokrotnie organizm, wyleczona może być tylko przy starannym wystrzeganiu się tego, co dla chorego jest szkodliwe. Przyczyną choroby, jak wiemy, jest żółć zepsuta, wydzielająca się z chorej wątroby, drodzy Państwo. Jak wiemy, leczenie polega przede wszystkim na tym, aby tą żółć zepsutą wydalać z organizmu, drodzy Państwo. I w kilku wypadkach
żółtaczka, nawet więcej niż kilku, bo są doniesienia, że nawet i w kilkuset, żółtaczka ustąpiła, gdy chorzy zażywali od 3 do 5 razy dziennie po małym kieliszku wina, w którym przez 2 tygodnie moczony był, drodzy Państwo, chmiel. Albo jeszcze lepszy skutek jest też otrzymywany wtedy, gdy codziennie pijemy po 2 szklanki mleka, drodzy Państwo, niepasteryzowanego, do którego wlewa się 1 łyżkę stołową soku wyciśniętego z młodych kiełków chmielu. To jest bardzo ważne. Młodych, jeszcze tych nieprzedojrzałych. Są doniesienia, które właśnie o tym mówią, że żółtaczka może być właśnie wyleczona przez stosowanie chmielu połączonego z substancjami, które oczyszczają organizm. Jak wiemy, mleko ściąga, mleko oczyszcza, przecież niejednokrotnie osoby, które gdzieś czy w rodzinach mają, czy sami pracują na kopalni, byli gdzieś tam na dole, no ja takie osoby w rodzinie mam, niejednokrotnie mówili, że dostawali rację mleka, tak, wychodząc jednak już po pracy do domu, bo pracowali w takich, a nie innych warunkach, wdychali takie, a nie inne gazy, drodzy Państwo, a mleko doskonale oczyszcza. W połączeniu z chmielem fenomenalne wyniki, drodzy Państwo. Jeżeli chodzi o bezsenność, jeżeli chodzi o stany nerwowe, stany depresyjne, polecane jest wypicie szklanki ciepłego naparu przed snem. No ale jak, co my robimy? Czy sam chmiel, w jakich proporcjach? Już tutaj mówię. Pół łyżeczki chmielu, 1 łyżkę waleriany, koska lekarskiego, o czym już mówiłem, zaparzamy szklanką właśnie wrzątku. Parzymy pod przykryciem około 10-15 minut i przecedzamy przez sitko, ale już nie wyciągamy esencji, nie wyciskamy tej esencji, ponieważ chmiel jest, tak jak już tutaj wspomniałem, rośliną bardzo, bardzo trującą. Musimy uważać z jego uwalniającymi się właśnie olejkami eterycznymi, różnymi innymi rzeczami. Także jeszcze raz przypominam, nie wyciskamy esencji, tylko parzymy około 10 minut. 1 łyżeczka waleriany, pół łyżeczki właśnie chmielu. Drodzy Państwo, brak apetytu, pijemy szklankę naparu przed jedzeniem. Jak to robimy? Łyżka stołowa chmielu, łyżka piołunu, zaparzamy szklanką wrzątku. Parzymy pod przykryciem 15 minut, przecedzamy przez sitko i jeszcze raz podkreślam, bez wyciskania, drodzy Państwo, esencji. I pijemy coś takiego w przypadku właśnie braku apetytu. No ja wiem, że piołun raczej się z niczym dobrym nie kojarzy i to są dobre skojarzenia, że się nie kojarzy z niczym dobrym, bo jest gorzki. I raczej podobnie jest z chmielem. Natomiast proszę zwrócić na to uwagę, że raczej to, co gorzkie, często właśnie jest właśnie bardzo, bardzo zdrowe. Odbierane przez nasz organizm jako właśnie to, co powinniśmy mu dostarczyć. Także, drodzy Państwo, chmiel, drodzy Państwo, cebula, to mamy już dwie bardzo ciekawe rośliny, byliny. Także temat na pewno warto poszerzyć, warto o tym poczytać, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, trzecia roślinka. Trzecia roślinka, bylina, myślę, że popularna bardzo. Myślę, że Państwo na pewno gdzieś o niej słyszeli, na pewno rośnie niejednokrotnie w niejednym ogródku właśnie u nas w Polsce, ale też nie tylko. Oczywiście chodzi mi o czymś tak pospolitym jak chrzan, drodzy Państwo. Chrzan, no niesamowite zastosowania. Drodzy Państwo, chrzan był już uprawiany w X wieku naszej ery na wielką skalę, a wzmianki nawet znajdujemy już w starożytnym Egipcie, drodzy Państwo, także znowu powroty do korzeni. W medycynie ludowej chrzan stosowano oczywiście do prostych rzeczy, czyli do kompresów i okładów. Do dziś moja prababcia na przykład tak samo czyni. Natomiast świeżo starty chrzan, i oczywiście mówimy o korzeniu, drodzy Państwo, położony na skórę i przyciśnięty bandażem, bardzo, bardzo rozgrzewa, bardzo sprawia właśnie, że ta rana, miejsce przyciśnięte będzie się o wiele, wiele szybciej, drodzy Państwo, goić. Jest polecane też te działanie stricte rozgrzewające dla osób cierpiących na, drodzy Państwo, reumatyzm i zapalenia korzonków. To jest też plaga, myślę,
w takim rozgraniczeniu też osób starszych, ale chodzi mi też o to, no cały czas powołuję się na przykład mojej prababci, która ma prawie 90 lat i myślę, że o reumatyzmie długo nie będzie mówić, drodzy Państwo, korzystając nie tylko z chrzanu, ale wielu innych ziół. Natomiast tarty chrzan ze śmietaną, według wielu francuskich pań, ponieważ tam to jest bardzo rozpowszechnione, rozjaśnia piegi i plamy na skórze. Też używane jako kosmetyk, także to też taka ciekawostka. Natomiast piękne i dorodne korzenie chrzanu są niezastąpioną i cenną przyprawą. Oczywiście też są zmorą ogrodników i do tego chcę przejść, bo niektórzy bezskutecznie próbują zlikwidować rozrastający się chrzan, bo chrzan jest tak naprawdę rośliną, która się rozrasta w niebywałym, drodzy Państwo, tempie. Ja powiem tak szczerze, że mam tylko dwie małe szklarnie w górach położone, także nic wielkiego, bo tak jak Państwo widzą, w górach jest troszkę gorzej z sadzeniem, ale staram się to robić. Ale o co mi chodzi? Pozostawiłem sobie tak naprawdę dwa wycinki chrzanu, dwa takie odcinki chrzanu i drodzy Państwo, po może pół roku, pięciu miesiącach, no już tych szklarni nie widziałem, już było wszystko zarośnięte. Także chrzan naprawdę się rozrasta, trzeba ukierunkowywać go w tym tej jego ekspansji, bo naprawdę można się zdziwić. Ale naprawdę jest to bardzo ciekawa roślina, która ma niesamowite działanie odkażające, antyreumatyczne, drodzy Państwo, także na pewno warto się z nią zaznajomić. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o to, na co stosujemy chrzan, choroby wątroby, choroby właśnie związane z woreczkiem żółciowym, czy też usprawnienie jakiekolwiek takie ogólnie pojęte czynności przewodu pokarmowego naszego, bo to chrzan na to właśnie działa. Drodzy Państwo, 100 gram świeżo utartego chrzanu, to jest też bardzo ważne, chrzan powinien być świeży, zalewamy połową szklanki wody i zostawiamy na około pół godziny do 40 minut w zamkniętym naczyniu, po prostu przykrywamy go. Po tym czasie wyciskamy sok przez płócienną szmatkę i dodajemy wagowo równą ilość miodu. Polecam miodu, nie cukru, polecam miodu, by wyrównać tutaj właśnie walory. I podajemy, tak jak tu wspomniałem, przy chorobach wątrobowych, przy chorobach związanych z woreczkiem żółciowym, podajemy też po łyżeczce do herbaty dzieciom 3-4 razy dziennie, drodzy Państwo. Dzieci też mogą to stosować. Jeżeli chodzi o czynności przewodu pokarmowego, to znowu mamy temat mleka. Dzisiaj temat mleka też troszkę poruszymy, bo ogólnie będzie się wiązał z tymi ziołami, bo z chmielem też mieliśmy związaną historię, jeżeli chodzi o mleko, ale jeżeli chodzi o usprawnienie działania przewodu pokarmowego w naszym organizmie, drodzy Państwo, robimy mniej więcej tak. Średniej wielkości korzeń, chodzi o to, żeby nie było tego za dużo, chrzanu trzemy. Oczywiście świeże. Zalewamy dwiema szklankami mleka, czyli około pół litra. Oczywiście nadal mówię, powtarzam, że to ma być mleko nieprzetworzone, drodzy Państwo, od gospodarza. Wymieszamy i odstawiamy pod przykryciem na godzinę. Ja tutaj od siebie mogę dodać, że chodzi też o to, że im dłużej to będzie stało, tym lepiej, drodzy Państwo. Nie mówię, że ma się zrobić z tego tak zwane zsiadłe mleko, czytaj kwaśne mleko, ale chodzi o to, by tłuszcze i wszystkie inne właśnie składniki zawarte w mleku, one mogły zacząć działać. Chodzi też o to, żeby było w miarę ciepło i żeby właśnie ta mieszanka mogła działać. Drodzy Państwo, dodajemy łyżeczkę do herbaty, do jakiejś wody, do czegokolwiek tak naprawdę i pijemy kilka razy dziennie. I nasz przewód pokarmowy, oczywiście przy stosowaniu przynajmniej 2-3 tygodnie, na pewno, drodzy Państwo, będzie w o wiele lepszym stanie. Drodzy Państwo, do czego jeszcze służy chrzan? Na pewno wewnętrznie do pobudzenia pracy żołądka, jak już to stwierdziliśmy, i też jelit. Też popędza wydalanie moczu. Przeciw gnilcowi, czyli skorbutowi, tak? Szkorbut.
podagrze tak samo, duszności, wodnej puchlinie, to są takie różne zaawansowane choroby. Jak najbardziej pomagają takie napary, takie esencje, drodzy Państwo. Na reumatyczne bóle zębów, one też występują, drodzy Państwo, nawet już u młodych ludzi. Głowy, szum w uszach, kurcze piersiowe i żołądkowe. To wszystko jest sobą powiązane. Bóle w krzyżach i w żołądku, przeciw też piegom i różnym plamom skórnym, które nie do końca mają podłoże genetyczne, to można łatwo stwierdzić. Jak najbardziej przy zmianach trądzikowych, przy zmianach stricte właśnie, jeżeli chodzi o cerę, drodzy Państwo, stosujemy. Gdy mamy język sparaliżowany, a w tym momencie też mowa utracona, to jest, często jest po paraliżu, po na przykład udarze, często tak jest, często pomaga trzymanie w ustach tak zwanego octu chrzanowego. Jak zrobić oct chrzanowy? Drodzy Państwo, odsyłam do różnych filmików, jak można sobie poglądać, jak można zrobić oct jabłkowy, serdecznie też zachęcam, winny tudzież chrzanowy, który jest bardzo, bardzo zdrowy. Także, drodzy Państwo, chrzan też na pewno bardzo ciekawa roślina tak naprawdę pospolita, rosnąca wszędzie, wszem i wobec, rozrastająca się, można powiedzieć, na niebywałą skalę, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, przejdę do rośliny, którą już omawiałem w pierwszym odcinku, ale prawda jest taka, że niestety coś mi się to nie nagrało. Właśnie ten wykład mi się wtedy nie nagrał, także dziś jeszcze powtórzymy sobie trzy rośliny, ale myślę, że to będzie bardzo na miejscu, ponieważ jest to roślina, drodzy Państwo, bardzo, mam nadzieję, wszystkim znana, ale ma niesamowite zastosowanie, ma niesamowite, drodzy Państwo, możliwości działania. Oczywiście mówię o dziurawcu, o tak zwanym ziele świętego Jana. Drodzy Państwo, dlaczego dziurawiec? No, wygląda jak podziurkowany. No to najprostsza tutaj definicja, tak? Jak weźmiemy pod światło kwiaty, liście, to wszystko wygląda jak podziurkowane. Kwiaty oczywiście złocisto-żółte, gęste kwiatostany. Kwitnie od czerwca do sierpnia, także 3 miesiące tutaj mamy naprawdę występowania tego dziurawca. W Polsce i krajach anglosaskich jest nazywane właśnie zielem świętego Jana, skąd ta nazwa. Stare wierzenia ludowe kojarzą krwisty sok z dziurawca z krwią Zbawiciela. Oczywiście to są tylko legendy, jak też taka legenda, która mówi, że ulubiony uczeń Pana, święty Jan, stojąc pod krzyżem, zbierał rośliny zbroczone jego krwią, aby podarować je jako bezcenny lek dla zbolałej ludzkości. Drodzy Państwo, oczywiście to są tylko legendy. Są też takie legendy nawet i stricte słowiańskie, mówiące o tym, że właśnie dziurawiec miał chronić przed czarami i różnymi diabelskimi zakusami, drodzy Państwo. Co tak naprawdę dziurawiec nam, drodzy Państwo, oferuje? Reguluje przepuszczalność naczyń krwionośnych i przemianę materii. To jest jego główne zastosowanie, drodzy Państwo. Regulacja przepuszczalności naczyń krwionośnych, ale co za tym idzie też dobra przemiana materii w naszym organizmie, to jest podstawa zdrowego organizmu. Przy dolegliwościach żołądkowych, dolegliwościach kiszek, wątroby, nerek i przy złej przemianie materii, że gdzieś nam się tak naprawdę wszystkie tłuszcze odkładają, stosujemy, drodzy Państwo, dziurawiec. Tak samo przy żółtaczce. Pijemy pół szklanki naparu, o którym zaraz powiem, małymi łykami między posiłkami, to jest bardzo ważne, żeby tak robić. Przy cukrzycy i przy otyłości, bo to się ze sobą też łączy, pijemy szklankę ciepłego naparu 3 razy dziennie przed jedzeniem na około 20 minut, drodzy Państwo. Naprawdę wiele, wiele zastosowań. Używamy ją też przeciw cierpieniom głowy,
pochodzących z różnych wodnistych materii lub zaflegmienia w głowie, drodzy Państwo. Często to się objawia bólem pierwsze zatok, a później jest coraz gorzej. Dalej na przykład upust moczu w łóżku, tak zwane moczenie nocne, to też jest na pewno znane, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. Zalecamy mieszać dziurawiec z krwawnikiem. I to pół na pół. Działanie na pewno o wiele mocniejsze. Pomocne w gangrenie, czyli tak zwanym zgorzelu, częściowej śmierci jakiegoś organu, ponieważ tu trzeba zwrócić na to uwagę, że dziurawiec ma niesamowite możliwości pobudzające pracę. Drodzy Państwo, często ludzie, którzy byli zmuszeni gdzieś wykonać jakiś przeszczep, stosując nie tylko dziurawiec wewnętrzny, ale też okładę z dziurawca, drodzy Państwo, nie musieli robić sobie przeszczepów. Jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o to, jak przygotowujemy dziurawiec. To jest też właśnie bardzo ważne, by dziurawca nie do końca podawać sobie samemu. W sensie chodzi mi o to, by nie zażywać go w tak zwanej wersji solo, drodzy Państwo. Chodzi o to, że występują różne rośliny, które pomagają jeszcze bardziej wyzwolić w nim, w esencji, którą będziemy tworzyć, jeszcze więcej właśnie tych wartościowych składników, drodzy Państwo, odżywczych. Także przykładowo, przy dolegliwościach takich najczęstszych, żołądka, kiszek, wątroby, nerek i przy ogólnie złej przemianie materii stosujemy mniej więcej taki schemat. Dziurawiec, dwie części dziurawca, ziele poziomki, dwie części, kwiat bzu, jedna część, mięta, jedna część i jeszcze od siebie dodam tutaj liść maliny. Wszystko mieszamy i łyżką stołową powstałe mieszanki zaparzamy oczywiście wrzątkiem. Parzymy pod przykryciem 15, drodzy Państwo, 20 minut, przecedzamy przez sitko i oczywiście esencję w tym wypadku wyciskamy. Niesamowite dobre działanie właśnie na te dolegliwości, które wymieniłem. Jeżeli chodzi o żółtaczkę, temat jest o wiele bardziej rozbudowany. Trzeba oczywiście też uważać, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale osoby chore na żółtaczkę mają różne przeciwwskazania, jeżeli chodzi o leki. Z ziołami jest troszkę łatwiej, bo wystarczy trzymać się tutaj dobrych proporcji. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o żółtaczkę, 100 g ziela dziurawca, 100 g rumianku, po 50 g korzenia mniszka, o którym będę też mówił, 50 g kwiatostanu kocanki i liść mięty albo mięty pieprzowej, co mamy pod ręką. Dodajemy też 20-25 g kory kruszyny, owoców kminku i kwiatów bzu czarnego, o którym ostatnio mówiliśmy. Wszystko to mieszamy. Tu mamy około 8 ziół, drodzy Państwo, także mieszanka iście wybuchowa. Łyżeczkę do herbaty, mieszanki zaparzamy szklanką wrzątku. Parzymy pod przykryciem 20 minut. Przecedzamy przez sitko, wyciskamy esencję, wstawiamy na gaz i doprowadzamy, drodzy Państwo, do wrzenia. Gorący napar, staramy się topić gorące, ale małymi łykami, między posiłkami, 2-3-4 razy dziennie, drodzy Państwo, przy żółtaczce. Przy cukrzycy jest bardzo podobnie, jest tylko zmiana, drodzy Państwo, proporcji. Natomiast przy cukrzycy, przy ogólnie otyłości, możemy dodać jeszcze ziele skrzypu, możemy dodać kłącza perzu czy melisę, ale praktycznie jest to samo, drodzy Państwo. Także dziurawiec, naprawdę niesamowita roślina, która gdzieś tam też od zarania dziejów leczyła nas. Jest też składnikiem wielu leków dzisiejszych, drodzy Państwo. Także myślę, że bardzo, bardzo ciekawy to jest temat. Drodzy Państwo, jedna z moich ulubionych roślin teraz będzie, czyli oczywiście mniszek, oczywiście tak zwany mlecz lekarski, tak zwany moiczek, jak to się zwykło mówić w terenach górskich, podgórskich. Czym jest mniszek? No bo gdzieś tam każdy z nas słyszał mlecz, mniszek, tak? Wilczy ząb, słyszeliśmy różne takie nazwy, ale co to tak naprawdę jest? No tak naprawdę to jest remedium na różnego rodzaju choroby.
wzmacnia naszą ogólną odporność. Ma działanie krwiotwórcze, to jest też bardzo rzadkie u roślin, by napary tworzące z roślin, tak, esencje, wzmacniały, że tak powiem, ogólne działanie naszych krwinek, tak, tego by nasza krew się gdzieś tam ciągle tworzyła. Jeżeli chodzi o to, o tą roślinę. Kwitnie oczywiście w maju, czerwcu, też bardzo ważne, także za niedługo już się pojawi. We Francji mniszek jest ulubioną sałatką pobudzającą apetyt. W Bawarii na przykład suszone i upalone korzenie mniszka były używane jako surogat kawy. Natomiast z moich terenów górskich też wyniosłem taką lekcję, że też powinniśmy właśnie jeść jego liście mniszka. Powinniśmy spożywać esencję wywaru z mniszka. Powinniśmy robić nawet wino, które ja też sam tworzę, jeżeli chodzi o mniszka, ale chodzi o jego sam kwiatostan, żółty, piękny kwiatostan. Zbieramy, drodzy Państwo, to tak od siebie powiem jeszcze, zanim przejdziemy do działań mniszka. Można zrobić super wino, bardzo zdrowe, znane od wielu stuleci. Mianowicie zbieramy piękne, już takie bardzo dojrzałe kwiaty mniszka w ilościach, ciężko mi powiedzieć tutaj dokładnie, no bo to będą tysiące, ale myślę, że około dwóch, drodzy Państwo, 2500 właśnie takich kwiatów wystarczy. Ja ostatnio nie liczyłem, ale myślę, że zebrałem około 5000 i z tego robimy wino, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo naprawdę mocne wino. Wino posiadające ciekawą konsystencję, ciekawy smak naprawdę. Tak samo możemy z tego zrobić miód. Tak samo możemy z tego zrobić nalewkę. Zastosowanie wszelakie, drodzy Państwo. Natomiast co tak naprawdę mniszek nam daje? Drodzy Państwo, ogólne wzmocnienie organizmu. Przy osłabieniu, przy uczuciu znużenia, braku apetytu, złe trawienie, jak najbardziej mniszek. Tak samo cukrzyca, o tym się też rzadko mówi, zapalenie stawów, to też jest bardzo ważne. I ogólnie szeroko pojętą otyłość. Oczywiście najlepsze będzie, jeżeli sobie samemu zbierzemy mniszka, tak? Zbierzemy sobie właśnie tego mlecza i my stworzymy sobie różnego rodzaju specyfiki samemu, ponieważ wszystkie suszone wersje tego zioła będą już okrojone. Nie okłamujmy się, wszystko co gdzieś jest ususzone, ja oczywiście sobie suszę, jak najbardziej, ale to tylko na zimę, drodzy Państwo. Staramy się w okresie wiosenno-letnio i troszkę jesiennym jak najwięcej przyswajać właśnie tych wartości z ziół, bo one mają właśnie naprawdę działanie szerokie. Drodzy Państwo, na wzmocnienie, myślę, że taki najbardziej znana wersja, jeżeli chodzi o przygotowania z mniszka esencji, to będzie coś takiego. 200-250 kwiatów mniszka zalewamy szklanką wody. Dodajemy dwie pokrojone cytryny, obrane oczywiście ze skórek. I to wszystko, drodzy Państwo, wolno gotujemy na małym ogniu. 15-20 minut. Odstawiamy na 12 godzin co najmniej, drodzy Państwo, co najmniej 12 godzin. Przecedzamy przez sitko, wyciskając oczywiście esencję, powtarzam. Ponownie zagotowujemy, powoli dodając przynajmniej szklankę miodu. Oczywiście można też cukru, nie polecam, polecam raczej miód. Wystudzamy, przelewamy do butelki, przechowywamy w chłodnym, zaciemnionym miejscu, spożywamy, drodzy Państwo, do herbaty spożywamy, popijając tak po prostu. Naprawdę taka esencja to jest tylko i wyłącznie siła. Wzmacnia nas niesamowicie, drodzy Państwo. Jeżeli chodzi o zapalenie stawu, bo to jest też bardzo ważny temat, też niewiele ziół tak mocno sobie radzi z tym, jak właśnie mniszek. Drodzy Państwo, ważne proporcje. W równych porcjach korzeń mniszka, to jest bardzo ważne, korzeń, ziele drapacza, liście brzozy, ziele rdestu ptasiego, możemy dodać korę wierzby, zdecydowanie kwiaty bzu czarnego, kwiaty wiązówki i liście ruty. I od siebie bym jeszcze dodał tutaj ziele tak zwanego tysięcznika, czyli serdecznika.
i kwiatostan głogu, ale to tylko jeżeli gdzieś tam mamy pod ręką. Jak nie, no to tylko tych 7-8 ziół, tak? Korzeniszka, ziele drapacza, ziele poziewnika, liście brzozy, ziele rdestu, ptasiego, korem wierzby i kwiaty bzu czarnego. Drodzy Państwo, to wszystko dobrze wymieszamy i łyżkę stołową mieszanki, nawet dwie, zaparzamy szklanką, drodzy Państwo, wrzątku. Parzymy pod przykryciem minimum 3-4 godziny, ale to jest takie naprawdę minimum, drodzy Państwo. Przecedzamy przez sitko, wyciskając esencję. Pijemy właśnie przy takim już nawet mocnym zapaleniu stawów w szklankę lekko podgrzanego tego naparu, żeby on nie był gorący, ale żeby był taki ciepły. 3-4 razy dziennie na 20-30 minut przed jedzeniem. To jest też bardzo ważne, żeby to wszystko się wchłonęło. To musi być raczej stosowane przed jedzeniem, drodzy Państwo. Także myślę, że mniszek na pewno warto się zapoznać. On już w okolicach kwietnia będzie się pokazywał, a w maju będzie swój kwiatostan ukazywał w iście królewskiej złotej formie. Także zapraszam na pewno do szukania takich łąk. U mnie jest tego multum, drodzy Państwo, na południu Polski jest tego multum. Także myślę, że na pewno gdzieś Państwo mniszka znajdą. Drodzy Państwo, kolejna roślina, którą w zasadzie będę powtarzał, bo tak jak mówię, na pierwszym panelu nie było możliwości nagrać już jeszcze wtedy, jeżeli chodzi właśnie o tamte możliwości techniczne. Natomiast powrócimy sobie do takiej rośliny, nie wiem czy Państwo pamiętają, płucnika. Płucnik. No, sama nazwa nam wskazuje, no będzie nam leczył płuca. Drodzy Państwo, nawet jego wygląd jeszcze przed ususzeniem, w momencie jak on sobie rośnie, przypomina właśnie takie płucka rozsiane gdzieś na łące. Drodzy Państwo, jest super też rośliną, ja ją mam u siebie w ogródku, pokazującą właśnie możliwość stwierdzenia, czy właśnie powietrze nas otaczające, w którym przebywamy, jest w miarę okej. Ponieważ on zmienia swoją barwę w zależności od natężenia właśnie dwutlenku siarki, co powoduje, że często jest właśnie wykorzystywany jako wskaźnik mówiąc o czystości powietrza, także to taka ciekawostka. W medycynie ludowej on był wykorzystywany powszechnie przy leczeniu kaszlu, kataru, gruźlicy, epilepsji nawet, a nawet to też jest bardzo ciekawe, jako lek na poroz włosów i nie wiem czy Państwo wiedzą, ale esencja z niego jest wykorzystywana nawet do dziś jako właśnie esencja pomagająca rosnąć włosom. Jeżeli chodzi o jego główne działanie bakteriostatyczne, drodzy Państwo, czyli zatrzymujące rozprzestrzenianie się jakiejkolwiek choroby, zwłaszcza choroby płucnej. Przy wszelkich nieżytach górnych dróg oddechowych, przy chorobach płuc, drodzy Państwo, przy nadmiernej potliwości, chorobach alergicznych, chorobach wątroby i trzustki, zaburzeniach trawienia, czy nawet przy zaburzeniach przemiany materii, nadciśnienia, zaburzeniach hormonalnych, zapaleniach przydatków, stanach zapalnych jąder nawet, czy też zaparciach. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że lek jest bardzo, bardzo silny, zwłaszcza jego esencja, o której tutaj powiem na końcu, ale musimy stwierdzić, że naprawdę jego działanie jest bardzo, bardzo mocne. Drodzy Państwo, przed użyciem, jeżeli zbieramy na przykład już brunatne, jeżeli zbieramy takie bardzo brunatne liście, nie powinniśmy ich zbierać, bo one oznaczają, że no, roślina niestety nie jest już zdatna do użytku, ale na przykład takie lekko brązowe możemy zebrać, ale musimy je po prostu oczyścić. Używamy na herbatę w cierpieniach płuc, w chorobach gardła, w nieżytach, w chrypkach. Używamy właśnie takiego naparu. Taki napar właśnie z tego muchu, bo to można tak nazwać, działa uzdrawiająco w krztuścu, w odrze, w stanach osłabienia. Ja pamiętam sam, jak byłem małym dzieckiem,
6-7-letnim, drodzy Państwo, i właśnie moja prababcia w Odrze pomagała mi dojść do siebie, stosując właśnie wywary z tego mchu. Islandczycy, gdzie ten mech jest bardzo rozpowszechniony, stosują jako mąkę, z której pieką chleb, a także robią też rodzaj kaszy z tego, takiej kaszki. Natomiast w krainie używają na przykład tego mchu do otuczenia świn i do wykarmiania innych bydląt, gdzie zapiski mówiące właśnie o stanie zdrowotnym zwierząt z tamtych rejonów, no są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, drodzy Państwo, mówiące niejednokrotnie, że te zwierzęta są w bardzo, bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Drodzy Państwo, jak przygotowujemy tutaj napar? Jeżeli chodzi o nieżyty górnych dróg oddechowych i ogólnie choroby płucne, myślę, że to będzie taki fajny tutaj schemat, jak możemy przygotować właśnie napar. Mniej więcej coś takiego. 200 gramów pokrojonych, mogą być sproszkowane młode gałązki, zalewamy 750 ml do litra. To zależy też jakie mamy te gałązki, czy one będą już ususzone, czy one będą zebrane na świeżo, drodzy Państwo. Gotujemy wolno na małym ogniu, aż powstanie galaretka, bo nam powstanie taka galaretka. Możemy dodać sok z cytryny, możemy dać sok z pomarańczy, żeby to było troszkę takie słodsze. I my to jemy, bo z tego właśnie powstaje, drodzy Państwo, galareta. I właśnie pomaga to niesamowicie dobrze, drodzy Państwo, przy wszelkich chorobach dróg oddechowych, przy chorobach astmatycznych, płucnych. I wiem, co mówię, bo tak jak wspomniałem na początku, sam gdzieś się leczę właśnie z astmy. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o potliwość, choroby alergiczne, bóle brzucha, co wszystko się ze sobą łączy, zaburzenia trawienia, robimy coś takiego. Po łyżce stołowej tego porostu właśnie płucnika, liścia szałwi i ziela glistnika, o którym sobie zaraz powiemy, starannie wymieszamy i 2-3 łyżek mieszanki zalewamy 2 szklankami wrzącej, drodzy Państwo, wody. Odstawiamy na 20-30 minut, przecedzamy przez sitko, wyciskając, podkreślam, esencję. Stosujemy przez miesiąc, potem przerywamy na 2 tygodnie i powtarzamy przez miesiąc do skutku. Drodzy Państwo, nie wolno przedawkować tego, ponieważ glistnik z porostem islandzkim wytwarza w naszym organizmie dużo substancji toksycznych, ale na zasadzie wytworzenia tych substancji i pochłonięcia też istniejących już złych i wydalenia z organizmu przez właśnie potliwość i różne inne drogi wydalnicze. Ale tak jak mówię, musimy robić, drodzy Państwo, przerwy, czyli przez miesiąc stosujemy, przerwa 2 tygodnie, miesiąc stosujemy, drodzy Państwo. Także płucnik na pewno temat warty poruszenia. Temat na pewno warty zagłębienia, drodzy Państwo. Myślę, że bardzo, bardzo jest to interesujące. Drodzy Państwo, no i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył tematu glistnika, czyli tak zwanego jaskółczego ziela. No, oczywiście temat tabu, oczywiście temat gdzieś pomijany, oczywiście temat jest nie do końca znany. Wiele osób uważa to za silnie trującą roślinę. Wiele osób uważa właśnie tą bylinę za roślinę, która niestety, ale może wręcz zabić. No nic bardziej mylnego. Drodzy Państwo, oczywiście jest kilka przeciwwskazań, o których ja od razu już powiem. Jest to ciąża, to po pierwsze. Osoby, kobiety w ciąży oczywiście nie mogą stosować glistnika z tych względów, że wytwarza on mnóstwo właśnie substancji, które będą szkodzić płodowi, drodzy Państwo, ponieważ kobieta w ciąży jest specyficzną istotą w momencie właśnie trzymania w sobie i karmienia dziecka. Także tu na pewno trzeba zaznaczyć. Też przy chorobach związanych z naszymi oczami, czyli zaćma, jaskra. I leki, jeżeli zażywamy leki, a w co wątpię, w których skład wchodzi atropina, jej pochodna, ale to jest
praktycznie niemożliwe, że Państwo to zażywają, także proszę się nie martwić. Jeżeli jesteśmy zdrowi i nie jesteśmy w ciąży, polecam naprawdę stosowanie glistnika, sam to robię. Od czego pochodzi nazwa? Nazwa pochodzi nie tylko z greki, ale głównie jako słowo jaskółka, co wiąże się z tym, że zaczyna kwitnąć, gdy przylatują jaskółki, a przekwita właśnie, gdy one, drodzy Państwo, odlatują. Czyli chodzi nam o to, że kwitnie od maja do właśnie września. W medycynie ludowej stosowany jest do usuwania kurzajek jako sok mleczny. Jest to bardzo, bardzo dobra kuracja. Też serdecznie polecam się z tym zapoznać, jeżeli ktoś ma problem z kurzajkami. Ogólnie zawiera kwas jabłkowy i cytrynowy, dużo witamin z kategorii C, A, także na pewno jest to warte tutaj uwzględnienia. I działanie przeciwbólowe, przeciwskurczowe i fakt faktem, lekkie narkotyczne działanie ma, aczkolwiek trzeba wyjaśnić, jakie to jest działanie. To nie jest działanie na zasadzie takiego, jak działa na przykład na nas marihuana, szeroko pojęta, albo inne zioła, które są w stanie w nas wybudzić różnego rodzaju, wzbudzić w nas właśnie różnego rodzaju zachowania iście właśnie narkotyczne. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi ogólnie o pobudzenie. Chodzi ogólnie o wstawienie, o sprawienie, że nasz organizm jest pobudzony przez krótką chwilę, nawet tego możemy nie odczuwać, a później wyciszenie umysłu na zasadzie właśnie wyciszenia naszych receptorów, co może faktycznie być rozumiane jako działanie lekko, drodzy Państwo, lekko narkotyczne. Jeżeli chodzi o zastosowanie, ziele należy do nieco jadowitych, to trzeba podkreślić, to są małe ilości tak naprawdę tych związków toksycznych, które one wydziela, ale trzeba to podkreślić. Dlatego w celach leczniczych, a mianowicie na przykład dla wewnętrznego użytku, zbierać polecam tylko jak najmłodsze, drodzy Państwo, listki, czyli to jest okres maja. Okres maja może być już nawet zbyt późny, myślę, że kwiecień nawet mógłby być w porządku, bo marzec nie do końca, ale kwiecień ma jak najprędzej, bo później zebrane, zwłaszcza po okwicie, mogłyby działać zbyt silnie, drodzy Państwo, trująco. Używamy naparu z młodziutkich listków wiosennych, soku z tego ziela i korzeni przeciw zaparciom, cierpieniom moczowym i, drodzy Państwo, żółtaczce. Zewnętrznie wyciąg służy do tak zwanego syfilisu, wygryzu, a także do niszczenia brodawek, czyli kurzajek, które nacierane tym sokiem, jak tutaj wcześniej mówiłem, z ziela jaskółczego, znikają. Drodzy Państwo, chciałbym powrócić do jednej rzeczy, syfilisu. Drodzy Państwo, mówi się, że nie ma leku, który mógłby nam pomóc w szeroko pojętych problemach z owrzodzeniem narządów płciowych. Drodzy Państwo, nic bardziej mylnego. Glistnik sobie z tym poradzi. Glistnik nie tyle, co jest w stanie nas wewnętrznie wyleczyć, bo my nie możemy zbyt dużo tego przyjmować wewnętrznie, i o tym będę zaraz mówił, ale zewnętrznie jest w stanie naprawdę usunąć praktycznie każdą zmianę, drodzy Państwo, skórną. I o tym trzeba mówić. Przekładanie tego ziela na przykład obnażone tkanki komórkowe jest niebezpieczne. Natomiast dużo osób sokiem smaruje na przykład też koniom miejsca odarte ze skóry. Zwierzętom domowym tak samo było to robione, drodzy Państwo. Także szeroka gama zastosowania. Stosujemy przy uporczywym i bolesnym kaszlu po 2 lub 3 łyżeczki stołowe naparu co 2 lub 3 godziny, ale zaznaczeniem, że napar jest wyłącznie dla dorosłych, ponieważ według różnych doniesień zawiera on te właściwości lekko, drodzy Państwo, narkotyczne. Także to trzeba tutaj podkreślić. Jak robimy taki napar? Po łyżeczce stołowej jaskółczego ziela, czyli glistnika, tymianku i dziewanny zaparzamy pół litrem wrzątku. Parzymy pod przykryciem 10-15 minut, przecedzamy przez sitko, nie wyciskając esencji. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo, tutaj nie wyciskamy esencji i dosładzamy do smaku, drodzy Państwo, miodem lub cukrem, polecam bardziej miodem. I pijemy przy tych uporczywych
boleściach związanych właśnie z problemami płucnymi szeroko pojętymi. Stosujemy 2-3 łyżki stołowe naparu co 2 lub 3 godziny. Nie więcej, drodzy Państwo, silne działanie. Jeżeli chodzi o kolkę wątrobową, bóle żołądka i biegunki, niestety nie możemy u dzieci, to muszą być osoby przynajmniej gdzieś w wieku 15-16 lat. Takie małe dzieci nie mogą tego przyjmować, ale osoby dorosłe jak najbardziej. Drodzy Państwo, po łyżeczce stołowej jaskółczego ziela, mięty i kolendry zaparzamy szklanką rządku, parzymy pod przykryciem 10-15 minut, przecedzamy przez sitko i jeżeli już jesteśmy przyzwyczajeni do tego naparu, to możemy wycisnąć esencję, ale na początek nie polecam. Po 3-4 miesiącach stosowania jak najbardziej, robimy też przerwy, o czym powiem na końcu, ale tak jak mówię, esencję wyciskamy, i to też chcę podkreślić, z tak zwanych bylin niejadowitych, czyli z bylin, które nie wydzielają tych wszystkich środków, czy to narkotycznych, czy to silnie trujących. Chmiel i glistnik na pewno się do nich nie zaliczają, bo one są zaliczane do tych właśnie bylin troszkę trujących. Także tutaj bym uważał, nie wyciskał esencji na początku i robił sobie bardzo czasem długie przerwy, drodzy Państwo. No ale to wszystko zależy od organizmu i musimy go oczywiście kontrolować. Jeżeli chodzi o kamicę żółciową, też bardzo trudna choroba. W równych porcjach ziele glistnika, koszyczek rumianku i liść melisy dobrze wymieszamy. Łyżeczkę mieszanki zaparzamy szklanką wrzątku, nie więcej, łyżeczkę. Parzymy pod przykryciem 3 minuty, przecedzamy przez sitko, drodzy Państwo, i pijemy pół szklanki ciepłego naparu kilka razy dziennie. Później polecam parzyć pod przykryciem 5-6 minut w późniejszym okresie, wyciskać esencję również i pić tak samo, pół szklanki ciepłego naparu kilka razy dziennie, 2-3 razy dziennie, ale to tak naprawdę w momencie dopiero, gdy będziemy już mocno zaznajomieni z tą byliną. Drodzy Państwo, ogólnie glistnika polecałbym bardziej do stosowania zewnętrznego. Wszelkie kurzajki, zmiany skórne, problemy z syfilisem, z wygryzem, z tak zwaną szankrą. Także polecam serdecznie do ogólnych problemów z szeroko pojętymi chorobami właśnie układu rozrodczego, czy to u kobiety, czy u mężczyzny, bo no, o tym trzeba mówić, tak? Gdzieś się mówi, że na właśnie takie różne problemy nie ma leków, co nie do końca jest prawdą. Także, drodzy Państwo, to jest glistnik. Powiemy sobie jeszcze o dwóch ziołach. Dzisiaj tak faktycznie więcej tych ziół poruszymy niż myślałem, ale w sumie w porządku. Teraz sobie powtórzymy jedno zioło, które było omawiane na pierwszym panelu, drodzy Państwo. Mianowicie kozłek lekarski, tak zwana waleriana. Waleriana powinna być nam wszystkim znana. Drodzy Państwo, dlaczego? Bo niejednokrotnie w zapiskach, przepraszam, nie zapiskach, nie to miałem na myśli, niejednokrotnie jak wejdziemy sobie do apteki i poprosimy o jakiś środek, czy to nasenny, czy to właśnie środek na jakieś lęki stricte depresyjne, to dostaniemy coś w stylu właśnie waleriany. Lek będzie nosił podobną nazwę. No dlaczego? No dlatego, że waleriana jest do dzisiaj stosowana jako właśnie środki przeciwnerwicowe, drodzy Państwo. To jest jedna z roślin, która jest do dzisiaj stosowana w takich przypadłościach. Drodzy Państwo, kwitnie ona od czerwca do sierpnia, także w czerwcu już się będzie pojawiała kwitnąca. Rośliny do celów leczniczych uprawia się na plantacjach zielarskich, gdyż tak naprawdę rosnące w stanie dzikim nie zawsze dostarczają wartościowego surowca. Chodzi tutaj o to, że niejednokrotnie one się zbyt rozprzestrzeniają i nie są w stanie w danym kwiatostanie osiągnąć tyle wartości odżywczych, co na przykład u zielarza mogłoby zaistnieć, ponieważ on ma oczywiście tych bylin mniej. Także myślę, że jest to logiczne.
Napar z korzenia koska, czyli z tej waleriany, może być stosowany zewnętrznie. Możemy leczyć nim łupież na przykład, możemy leczyć nim łojotok, stany zapalne oczu też, także jest to bardzo, bardzo ciekawe. W medycynie ludowej kosek był używany do leczenia nawet padaczki, histerii, migreny, osłabienia serca, bezsenności i skurczów żołądka. Drodzy Państwo, szerokie, szerokie zastosowanie. Działa on wyśmienicie w kurczach u dzieci, spowodowanych podrażnieniem pochodzącym z robaków, które niejednokrotnie dzisiaj już tam rozwijają, w kolce, w przypadłościach kurczowych serca, jak już mówiłem, w rozstrojeniu nerwowym żołądka, w kurczach żołądka, w kurczowych wymiotach, w astmie i w nerwowym zawrocie głowy. Gorącą herbatę sporządza się z 8 g korzenia na 180 g wody i 3/4 szklanki, mniej więcej. Tej herbaty bierze się łyżkę stołową co 2 godziny, drodzy Państwo. W większych dawkach działa kozłek szkodliwie na narządy trawienia. Chodzi o to, że zbyt mocno pobudza nam narządy trawienne i podrażnia je. Także więcej, drodzy Państwo, niż szklankę bym tutaj nie stosował. Co warto podkreślić, stosujemy głównie korzeń, który ma bardzo, bardzo specyficzny zapach. Pijemy przy podnieceniu nerwowym, przy lękach, przy bezsenności, wewnętrznym, drodzy Państwo, niepokoju 2-3 razy dziennie, około pół szklanki. Na początek polecałbym 2 razy dziennie po pół szklanki, rano i przed zaśnięciem. 3 łyżki stołowe świeżych lub suchych kłączy, polecałbym świeżych, koska zalać szklanką wody o temperaturze pokojowej, odstawiamy na 8-10 godzin, przecedzamy przez sitko z zaznaczeniem wyciśnięcia esencji i coś takiego właśnie pijemy. Drodzy Państwo, przy bólach w okolicy serca, przy bólach wątrobowych, przy nerwicy żołądka dokładnie tak samo. Waleriana, w mojej też opinii, ma o wiele lepsze zastosowanie w momencie, gdy będziemy ją stosować z szałwią, drodzy Państwo, i z melisą. Wtedy możemy uzyskać naprawdę jeszcze bardziej spotęgowane wyniki, o wiele lepsze rezultaty, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, jeszcze jedna roślina nieporuszana wcześniej przeze mnie, a myślę, że jedna też z najważniejszych, jednak gdzieś tam z moich też ulubionych, obok oczywiście mniszka lekarskiego, mójczka. Pokrzywa. Zwyczajna, dwupienna pokrzywa, tak zwana żgajka. Drodzy Państwo, pokrzywa nam wszystkim znana. Pokrzywa nam wszystkim znana z tego, że gdzieś tam pali, że na pewno nieraz Państwo słyszeli, że super działa na problemy reumatyczne, że bardzo dobrze ściąga, jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy związane właśnie z reumatyzmem. Od niepamiętnych czasów tak naprawdę stosowana w medycynie ludowej, drodzy Państwo, dla jednych tak naprawdę bardzo nieprzyjemny chwast, który się rozrasta na przestrzeń niesamowitą, dla innych bardzo niezwykle wartościowe zioło. Ja na pewno do tej drugiej grupy osób będę się zaliczał. U Niemców i Rosjan był zwyczaj gotowania tych wiosennych pędów przyrządzanych na szpinakowy sposób. W ten sposób regenerowano organizm nadszarpnięty gdzieś tam srogą zimą. No wiemy, jak to bywało na przykład w Rosji, jakie tam są zimy. Sok z pokrzywy oczyszcza krew z trujących złogów, na przykład z cholesterolu. Nalewka zapobiega wypadaniu włosów i likwiduje, drodzy Państwo, łupież. Często możemy znaleźć w takich stricte tak zwanych bio właśnie szamponach do włosów różnego rodzaju składniki pochodzenia właśnie od pokrzywy. Nie sposób wymienić tych wszystkich właściwości tej rośliny, bo jest ich mnóstwo, ale warto też wspomnieć, że w starożytności z nasion pokrzywy gotowanych w czerwonym winie z dodatkiem rodzynek mężczyźni poprawiali swoją męskość i to też jest dość ciekawe, ponieważ było to stosowane na ogólnie potencję, tak zwaną szeroko pojętą potencję, drodzy Państwo.
Chińczycy, ogólnie Azjaci, porównują pokrzywę do działania żeńszenia. Oczywiście mówimy o porównaniu korzenia żeńszenia do nasiona pokrzywy. Mówimy o takim działaniu pobudzającym gdzieś nasze libido seksualne. Drodzy Państwo, działania moczopędne, ściągające przeciwbiegunkowe, hamujące ogólnie krwawienie. Pędzi mocz, przeczyszcza krew, uchyla gorączkę. To myślę jest idealne tutaj stwierdzenie, czym tak naprawdę jest pokrzywa, drodzy Państwo. Pokrzywa działa tak silnie, że dla utworzenia bąbla na skórze ludzkiej ma wystarczyć 150-tysięczna część kropli płynu. Także wystarczy tyle, drodzy Państwo, żeby tak naprawdę już ona zadziałała. To jest naprawdę niesamowite. Herbata z suszonych liści pokrzywy rozpuszcza zaflegmienie w piersi, w płucach, oczyszcza żołądek, zaległych właśnie różnych materii. Korzenie pokrzywy świeże lub suche, użyte na herbatę, usuwają rozpoczynającą się puchlinę, tak zwaną puchlinę wodną. Drodzy Państwo, też bardzo częsty przypadek chorobotwórczy. Dwie szczypty pokrzywy zaparzamy szklanką wrzątku, po 5 minutach pijemy i tak robimy kilka razy dziennie, drodzy Państwo, na wiosnę coś po prostu idealnego. Polecam serdecznie. Kwitnie od czerwca, niestety dość późno, chociaż w maju się już też zdarzy, ale przyjmijmy, że od czerwca do późnej jesieni, także to jest na pewno im plus dla nas, możemy ją zbierać dość długo. Jeżeli chodzi o to, na co stosujemy, drodzy Państwo, i jak to stosujemy, jak tworzymy esencję, drodzy Państwo, przy ostrych, przewlekłych, nieżytach górnych grup oddechowych, bardzo ważne, pół szklanki ciepłego naparu 3 razy dziennie. 4 łyżki stołowe liści pokrzywy zaparzamy litrem wrzątku. Parzymy pod przykryciem 15 minut, przecedzamy przez sitko z wyciśnięciem tej miazgi esencji. Drodzy Państwo, niesamowite zastosowanie. Przy jakichkolwiek problemach astmatycznych, drodzy Państwo, od dziecka choruję na astmę, praktycznie od 5-6 lat nie biorę leków na astmę, ponieważ leczę się właśnie czymś takim. Jestem, mi się wydaje, żywym przykładem osoby, która gdzieś tam była faszerowana nie wiadomo jaką chemią, pochodzącą właśnie z tych molochów niestety wielkich, która tak naprawdę nie pomaga, a właśnie nas truje, drodzy Państwo. Przy astmie pół szklanki wywaru kilka razy dziennie. Jaki to wywar? Dokładnie taki. Spory pęczek świeżych liści, pokrzyw, zalewamy litrem czerwonego gronowego wina. Jak najlepiej, żeby było jak najstarsze. Z 2 łyżkami miodu, drodzy Państwo, gotujemy wolno, na małym ogniu, 15-20 minut. Przesadzamy przez sitko, wyciskamy esencję. Drodzy Państwo, remedium na astmę. Polecam z własnego tutaj doświadczenia i imienia. Jeżeli chodzi o niedokrwistość, to jest też bardzo, bardzo częsta przypadłość. Tutaj musimy dodać kilka innych ziół. 100 gramów liści pokrzywy, owoców dzikiej róży, 50 gramów liści czarnej porzeczki, rumianku, może być też mniszek, bardzo dobrze działa, i ziele tysięcznika. To wszystko parzymy szklanką wrzątku, drodzy Państwo, parzymy pod przykryciem 20-30 minut. Przecedzamy przez sitko i pijemy gorące 3 razy dziennie, by pobudzić właśnie ogólnie działanie tej esencji w naszym organizmie. Pijemy to ciepłe. I też ciekawe zastosowanie, drodzy Państwo, przy łysieniu, tak zwanym łysieniu plackowatym, pijemy szklankę niesłodzonego naparu 2 razy dziennie, a ten napar składa się z takich rzeczy. 100 g liści pokrzywy i liści brzozy, po 50 g kwiatostanu lipy, rumianku, melisy, mięta pieprzowa też może być. Dobrze mieszamy i łyżeczkę tej mieszanki zaparzamy szklanką wrzątku pod przykryciem około 20-30, drodzy Państwo, minut. Przecedzamy i pijemy. Pijemy długo, pijemy pół roku, pijemy 8 miesięcy, póki pomoże. Drodzy Państwo, szeroka gama zastosowania. Omówiliśmy naprawdę mnóstwo ziół, tak naprawdę 6-7 ziół omówiliśmy tutaj. Myślę, że bardzo to są ciekawe roślinki, gdzieś tak naprawdę istniejące jako właśnie chwasty niejednokrotnie, tak? Gdzieś pomijane, gdzieś wrzucane właśnie
do worka, że są nieprzydatne i też trujące, tak jak było z gliśnikiem, co też jest ogólnie bzdetą, bo tak nie jest do końca. Także myślę, że na pewno będziemy jeszcze sobie poruszać inne zioła na następnych panelach, tylko tak jak tutaj zaznaczyłem na początku, teraz te panele będą troszkę inaczej wyglądały. Ja będę po prostu nagrywał format audio MP3 i dodawał Państwu w zapiskach z wykładu właśnie różnego rodzaju informacje na temat ziół. Później jak sobie omówimy 55 ziół, bo około tyle wyliczyłem, że chcę z Państwem mówić, to są takie podstawy ziołolecznictwa. Jak omówimy te 55 ziół, ich zastosowanie, gdzie możemy je znaleźć, jak to wygląda, co przyrządzamy, to przejdziemy sobie już tak stricte do części praktycznej, gdzie będę omawiał ogólnie jak przyrządzać, jak hodować, jak uprawiać właśnie takie byliny. Drodzy Państwo, to by było na tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ten panel. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie tutaj na tym panelu wykładowym. Dziękuję za obecność, za to, że Państwo poświęcili swój czas tutaj na posłuchanie na temat właśnie ziół. Zachęcam wszystkich do przekierowania się teraz na panel dyskusyjny, jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania związane z moją działalnością, osobą, stricte tematem ziołolecznictwem, serdecznie zapraszam do udzielenia się w panelu dyskusyjnym. Ja zaraz tam Państwa wszystkich postaram się przerzucić. Dziękuję bardzo.